Na pewnym stopniu rozwoju produkcji towarowej pieniądz przekształca się w kapitał. Formułą cyrkulacji towarów było towar, pieniądz, towar. Czyli sprzedaż jednego towaru w celu kupna innego. Ogólną formułą kapitału jest na odwrót pieniądz, towar, pieniądz. To jest kupno w celu sprzedaży z zyskiem. Ten przyrost pierwotnej wartości pieniądza puszczonego w obrót Marx nazywa wartością dodatkową. Fakt tego przyrostu pieniądza w obrocie kapitalistycznym jest powszechnie znany. Właśnie ten przyrost przekształca pieniądz w kapitał jako szczególny, historycznie określony, społeczny stosunek produkcji. Wartość dodatkowa nie może powstać z cyrkulacji towarów, gdyż cyrkulacja ta zna tylko wymianę ekwiwalentów. Nie może również powstać z podwyższenia ceny, gdyż wzajemne straty i zyski nabywców i sprzedawców zrównoważyłyby się. A chodzi właśnie nie o sporadyczne lecz o masowe, przeciętne, społeczne zjawisko. Aby otrzymać wartość dodatkową, posiadacz pieniędzy musiałby mieć szczęście znalezienia na rynku takiego towaru, którego wartość użytkowa sama miałaby osobliwą moc tworzenia wartości. Takiego towaru, którego proces spożycia byłby jednocześnie procesem tworzenia wartości. I taki towar istnieje. Jest to siła robocza człowieka. Spożycie jej to praca, a praca tworzy wartość. Posiadacz pieniędzy kupuje siłę roboczą według jej wartości, określonej, podobnie jak wartość każdego innego towaru społecznie niezbędnym czasem pracy, niezbędnym do jej wytworzenia, czyli wartością środków utrzymania robotnika i jego rodziny. Posiadacz pieniędzy ma prawo spożywać siłę roboczą, którą kupił, to jest zmusić ją do pracy przez cały dzień, powiedzmy przez dwanaście godzin. Tymczasem robotnik w ciągu 6 godzin, niezbędny czas pracy, wytwarza produkt pokrywający środki jego utrzymania, w ciągu zaś następnych 6 godzin, dodatkowy czas pracy, wytwarza nieopłacony przez kapitalistę produkt dodatkowy, czyli wartość dodatkową. Z punktu widzenia procesu produkcji należy więc rozróżniać w kapitale dwie części: kapitał stały, wykładany na środki produkcji, maszyny, narzędzia pracy, surowiec itd. Wartość tego kapitału, od razu lub częściami, przenosi się bez zmiany na gotowy produkt oraz część drugą kapitału, kapitał zmienny kapitał zmienny, wykładany na siłę roboczą. Wartość tego kapitału nie jest stała, lecz wzrasta w procesie pracy, tworząc wartość dodatkową. Dlatego też, aby określić stopień wyzysku siły roboczej przez kapitał, należy porównywać wartość dodatkową nie z całym kapitałem, lecz tylko z kapitałem zmiennym. Stopa wartości dodatkowej, jak nazywa Marx ten stosunek, wyniesie w naszym przykładzie 6 dzielone przez 6, to jest 100%. Historyczną przesłanką powstania kapitału jest: po pierwsze, nagromadzenie pewnej sumy pieniężnej w rękach poszczególnych osób przy stosunkowo wysokim poziomie rozwoju produkcji towarowej w ogóle, i po drugie, istnienie robotnika wolnego w cudzysłowie w dwojakim sensie. Wolnego od wszelkich skrępowań czy ograniczeń sprzedaży siły roboczej i wolnego od ziemi i w ogóle od środków produkcji, robotnika nieposiadającego własnego gospodarstwa. Robotnika proletariusza, którego źródłem egzystencji jest jedynie sprzedaż siły roboczej. Zwiększyć wartość dodatkową można dwoma zasadniczymi sposobami: przez przedłużenie dnia roboczego, bezwzględna wartość dodatkowa i przez skrócenie niezbędnego dnia roboczego. Względna wartość dodatkowa. Analizując pierwszy sposób, Mark skreśli wspaniały obraz walki klasy robotniczej o skrócenie dnia roboczego i ingerencji władzy państwowej w sprawie przedłużenia dnia roboczego od 15 do 17 stulecia oraz skrócenia go ustawodawstwo fabryczne XIX wieku. Od czasu ukazania się Kapitału historia ruchu robotniczego wszystkich cywilizowanych krajów świata dostarczyła tysiące faktów uzupełniających ten obraz. Analizując wytwarzanie względnej wartości dodatkowej, Marx bada trzy zasadnicze etapy: historyczne zwiększania wydajności pracy przez kapitalizm, kooperację prostą, podział pracy i manufakturę, oraz maszyny i wielki przemysł. O tym jak dogłębnie Marx zanalizował tu zasadnicze typowe sesje rozwoju kapitalizmu świadczy między innymi niezwykle obfity materiał uzyskany przy badaniach nad tak zwanym chałupniczym przemysłem rosyjskim a ilustrujący dwa pierwsze etapy spośród trzech wymienionych rewolucjonizujące zaś działanie wielkiego przemysłu maszynowego opisane przez Marksa w roku 67 w ciągu półwiecza które upłynęło od tego czasu ujawniło się w wielu nowych krajach Rosja Japonia i inne następnie w najwyższym stopniu ważna i nowa jest u Marksa analiza akumulacji kapitału, to jest przekształcenia części wartości dodatkowej w kapitał, zużycie jej nie na potrzeby osobiste lub zachcianki kapitalisty, lecz na nową produkcję. Marks wykazał błąd całej poprzedniej klasycznej ekonomii politycznej, poczynając od Smitha, która sądziła, że cała wartość dodatkowa przekształcana w kapitał idzie na kapitał zmienny. W rzeczywistości zaś rozpada się ona na środki produkcji plus kapitał zmienny olbrzymie znaczenie w procesie rozwoju kapitalizmu i przekształcenia go w socjalizm, ma szybszy wzrost udziału kapitału stałego w całym kapitale w porównaniu z udziałem kapitału zmiennego. Akumulacja kapitału, przyspieszając wypieranie robotników przez maszynę, tworząc na jednym biegunie bogactwo, na drugim nędzę, rodzi również tzw. rezerwową armię pracy, względny nadmiar robotników, czyli w cudzysłowie kapitalistyczne przeludnienie. Które przybiera nadzwyczaj różnorodne formy i daje kapitałowi możliwość nader szybkiego rozszerzania produkcji. Możliwość ta w powiązaniu z kredytem i akumulacją kapitału w środkach produkcji stanowi między innymi klucz do zrozumienia kryzysów nadprodukcji, które periodycznie następowały w krajach kapitalistycznych z początku przeciętnie co pięć lat, później zaś w dłuższych i mniej określonych odstępach czasu. Od akumulacji kapitału na bazie kapitalizmu należy odróżniać tak zwaną akumulację pierwotną. Odrywanie przemocą pracownika od środków produkcji, rugowanie chłopów z ziemi, kradzież ziem wspólnotowych, system kolonii i długów państwowych, ceł ochronnych itd. Akumulacja pierwotna tworzy na jednym biegunie wolnego w cudzysłowie proletariusza, na drugim posiadacza pieniędzy, kapitalistę. Historyczną tendencję akumulacji kapitalistycznej Marx charakteryzuje następującymi słynnymi słowami. Wywłaszczenie bezpośrednich wytwórców przeprowadzone zostaje z najbezwzględniejszym wandalizmem i pod wpływem namiętności najbardziej haniebnych, najbardziej brudnych i najbardziej ohydnych w swej małostkowości. Własność prywatna zdobyta własną pracą chłopa i rzemieślnika, oparta na zrośnięciu, rzec można, poszczególnego, niezależnego pracownika z jego warunkami pracy wyparta zostaje przez kapitalistyczną własność prywatną, polegającą na wyzysku cudzej, lecz formalnie wolnej pracy. Obecnie wywłaszczeniu podlega już nie robotnik samodzielnie gospodarujący, lecz kapitalista wyzyskujący wielu robotników. To wywłaszczenie dokonuje się poprzez działanie praw imanentnych samej produkcji kapitalistycznej, poprzez centralizację kapitałów. Jeden kapitalista zabija wielu kapitalistów. Wraz z tą centralizacją, czyli wywłaszczaniem wielu kapitalistów przez niewielu, Rozwija się zrzeszona forma procesu pracy w coraz większej skali, świadome techniczne stosowanie nauki, planowa eksploatacja ziemi, proces przekształcania środków pracy w takie środki pracy, które nadają się jedynie do zbiorowego stosowania, oszczędzanie wszystkich środków produkcji, przez stosowanie ich w charakterze środków produkcji pracy kombinowanej, społecznej, proces wciągania wszystkich narodów w sieć rynku światowego, a przez to i międzynarodowy charakter systemu kapitalistycznego. W miarę ustawicznego zmniejszania się liczby magnatów kapitału, którzy przywłaszczają sobie i monopolizują wszystkie korzyści płynące z procesu tych przemian, wzrastają rozmiary nędzy, ucisku, niewoli, zwyrodnienia i wyzysku, ale jednocześnie wzbiera bunt wciąż wzrastającej klasy robotniczej, szkolonej, jednoczonej i organizowanej przez sam mechanizm kapitalistycznego procesu produkcji. Monopol kapitału staje się hamulcem tego sposobu produkcji, który rozwinął się wraz z nim i dzięki niemu. Centralizacja środków produkcji i uspołecznienie pracy dochodzą do punktu, gdy już się nie mieszczą w swojej kapitalistycznej skorupie. Skorupa ta zostaje rozsadzona. Wybija godzina kapitalistycznej własności prywatnej. Wywłaszczyciele zostają wywłaszczeni. W najwyższym stopniu ważna i nowa jest następnie analiza reprodukcji kapitału społecznego. Wziętego jako całość, którą Marx daje w tomie drugim kapitału. I tutaj Marx rozważa zjawisko niesporadyczne, lecz masowe niedrobną cząstkę ekonomii społeczeństwa, lecz ekonomię tę w jej całokształcie. Prostując wskazany wyżej błąd klasyków, Marx dzieli całą produkcję społeczną na dwa wielkie działy. Produkcję środków produkcji i produkcję przedmiotów spożycia. I szczegółowo rozpatruje na obranych przez siebie przykładach liczbowych cyrkulację kapitału społecznego w całości zarówno przy reprodukcji w rozmiarach poprzednich, jak i przy akumulacji. W tomie trzecim kapitału Rozwiązane jest zagadnienie kształtowania się przeciętnej stopy zysku na podstawie prawa wartości. Wielkim krokiem naprzód nauki ekonomicznej, jaki uczyniła w osobie Marksa, jest to, że analiza prowadzona jest z punktu widzenia masowych zjawisk ekonomicznych, całokształtu gospodarki społecznej, a nie z punktu widzenia poszczególnych przypadków lub zewnętrznych przejawów konkurencji. Do czego często ogranicza się wulgarna ekonomia polityczna lub współczesna teoria krańcowej użyteczności? Marx analizuje najpierw pochodzenie wartości dodatkowej, następnie przechodzi do jej podziału na zysk, procent i rentę gruntową. Zysk to stosunek wartości dodatkowej do całego włożonego w przedsiębiorstwo kapitału. Kapitał o wysokim składzie organicznym, gdy przewaga kapitału stałego nad zmiennym jest większa niż przeciętna w społeczeństwie, daje stopę zysku niższą od przeciętnej. Kapitał o niskim składzie organicznym, wyższą od przeciętnej. Konkurencja pomiędzy kapitałami, swobodny ich przepływ z jednej gałęzi do drugiej, sprowadzi w obu wypadkach stopę zysku do przeciętnej. Suma wartości wszystkich towarów danego społeczeństwa pokrywa się z sumą cen towarów, lecz w poszczególnych przedsiębiorstwach i w poszczególnych gałęziach produkcji towary pod wpływem konkurencji sprzedawane są nie według ich wartości, lecz według cen produkcji lub cen produkcyjnych. Które równają się wydatkowanemu kapitałowi plus przeciętny zysk. W ten sposób Marx całkowicie wyjaśnił na podstawie prawa wartości powszechnie znany i bezsporny fakt odbiegania cen od wartości i równości zysku, suma bowiem wartości wszystkich towarów pokrywa się z sumą cen. Jednak sprowadzenie wartości społecznej do cen indywidualnych odbywa się nie w prosty, bezpośredni, lecz w bardzo skomplikowany sposób. Jest zupełnie naturalne, że w społeczeństwie rozproszonych producentów towarów, których wiąże jedynie rynek, prawidłowość nie może przejawiać się inaczej niż w przeciętnej społecznej masowej prawidłowości. Przy czym indywidualne odchylenia w tę lub inną stronę znoszą się wzajemnie. Zwiększenie wydajności pracy oznacza szybszy wzrost kapitału stałego w porównaniu ze zmiennym. A ponieważ wartość dodatkowa jest funkcją jedynie kapitału zmiennego. Zrozumiałe jest, że stopa zysku, stosunek wartości dodatkowej do całego kapitału, a nie tylko do jego zmiennej części, ma tendencję zniżkową. Marx szczegółowo analizuje te tendencje oraz wiele okoliczności, które ją osłaniają lub jej przeciwdziałają. Nie zatrzymując się nad omówieniem niezwykle ciekawych rozdziałów tomu trzeciego, poświęconych kapitałowi lichwiarskiemu, handlowemu i pieniężnemu, przejdziemy do tego, co najważniejsze do teorii renty gruntowej cenę produkcji produktów rolnych. W związku z ograniczoną powierzchnią ziemi, która w krajach kapitalistycznych jest całkowicie zajęta przez poszczególnych właścicieli, określają koszty produkcji nie na gruntach przeciętnych, lecz najgorszych i nie przy przeciętnych, lecz przy najgorszych warunkach dostawy produktu na rynek. Różnica między tą ceną a ceną produkcji na lepszych gruntach lub w lepszych warunkach daje rentę dyferencjalną, czyli różniczkową. Analizując ją szczegółowo, przedstawiając jej powstawanie przy różnej urodzajności poszczególnych działek gruntu, przy różnej wielkości wkładów kapitału w ziemię, Marx całkowicie ujawnił błąd Ricarda, jakoby renta różniczkowa powstawała tylko przy sukcesywnym przechodzeniu od gruntów lepszych do gorszych. Przeciwnie, bywają i przejścia odwrotne, bywa przekształcenie jednej kategorii gruntów w inne skutek postępu techniki rolnej, rozwoju miast i głębokim błędem. Zwalaniem braków, ograniczoności i sprzeczności kapitalizmu na przyrodę jest osławione prawo malejącej urodzajności gleby. Następnie równość zysku we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki narodowej w ogóle zakłada całkowitą wolność konkurencji, wolność przepływu kapitału z jednej gałęzi do drugiej. Tymczasem prywatna własność ziemi stwarza monopol, przeszkodę na drodze tego swobodnego przepływu. Wskutek tego monopolu produkty rolnictwa wyróżniającego się niższym składem kapitału, a więc indywidualnie wyższą stopą zysku, nie wchodzą w całkowicie swobodny proces wyrównywania się stopy zysku. Właściciel ziemi jako monopolista uzyskuje możliwość utrzymania ceny powyżej przeciętnej, a ta cena monopolowa rodzi rentę absolutną. Renty różniczkowej nie można znieść w warunkach kapitalizmu, absolutną zaś można, na przykład w wypadku nacjonalizacji ziemi przy przejściu jej na własność państwa. Takie przejście oznaczałoby podważenie monopolu właścicieli prywatnych, oznaczałoby bardziej konsekwentną, pełniejszą realizację wolności konkurencji w rolnictwie. Dlatego też radykalni burżuła, jak zaznacza Marx, niejednokrotnie w historii występowali z tym postępowym burżuazyjnym żądaniem nacjonalizacji ziemi, które jednak odstrasza większość burżuazji. Zbyt bowiem bezpośrednio zahacza o jeszcze inny, w naszych czasach szczególnie ważny i czuły monopol. Monopol środków produkcji w ogóle. Jeżeli chodzi o historię renty gruntowej, należy również wskazać na analizę, w której Marx wykazuje przekształcenie renty odrobkowej, gdy chłop swą pracą na ziemi obszarnika wytwarza produkt dodatkowy w rentę w produktach, czyli w naturze. Chłop na swej ziemi wytwarza produkt dodatkowy, oddając go obszarnikowi pod naciskiem przymusu pozaekonomicznego, następnie w rentę pieniężną, ta sama renta w naturze wskutek rozwoju produkcji towarowej przekształcona w pieniądz, czynsz starej rusi. I w końcu w rentę kapitalistyczną, gdy na miejsce chłopa zjawia się w rolnictwie przedsiębiorca uprawiający rolę przy pomocy pracy najemnej. W związku z tą analizą genezy kapitalistycznej renty gruntowej należy podkreślić szereg głębokich i szczególnie ważnych dla krajów zacofanych, jak Rosja myśli Marksa, o ewolucji kapitalizmu w rolnictwie. Przemianie renty naturalnej w rentę pieniężną nie tylko nieodzownie towarzyszy, lecz nawet ją poprzedza powstanie klasy nieposiadających wyrobników, najmujących się za pieniądze. W okresie powstawania tej nowej klasy, kiedy występuje ona jeszcze sporadycznie, u lepiej sytuowanych chłopów obowiązanych płacić rentę, musiał się przeto rozwinąć zwyczaj eksploatowania na własny rachunek najemnych robotników rolnych. Podobnie jak już za czasów feudalizmu, zamożniejsi poddani chłopi sami z kolei trzymali poddanych. W ten sposób rozwija się u nich stopniowo możliwość nagromadzenia pewnego majątku, a nawet przekształcenia się w przyszłych kapitalistów. Wśród starych posiadaczy ziemi uprawiających ją własną pracą, powstaje w ten sposób pepiniera farmerów kapitalistycznych, której rozwój zależy od ogólnego rozwoju produkcji kapitalistycznej poza obrębem wsi. Następstwem wywłaszczenia i wypędzenia części ludności wiejskiej jest nie tylko to, że DLA potrzeb kapitału przemysłowego zwalniają się wraz z robotnikami również ich środki utrzymania i ich materiał pracy, lecz także to, że powstaje rynek wewnętrzny. Ubożenie i rujnowanie ludności wiejskiej ma z kolei znaczenie przy tworzeniu rezerwowej armii pracy Dela Kapitału. W każdym kraju kapitalistycznym część ludności wiejskiej jest zawsze gotowa przejść w szeregi proletariatu miejskiego, czyli manufakturowego, nie rolniczego. To źródło względnego przeludnienia jest stale czynne, dlatego robotnik rolny spychany jest do poziomu minimalnych płac i zawsze tkwi jedną nogą w bagnie pauperyzmu. Chłopska prywatna własność ziemi przezeń uprawianej jest podstawą drobnej produkcji i warunkiem jej rozkwitu, osiągnięcia przez nią formy klasycznej. Jednak ta drobna produkcja da się pogodzić tylko z ciasnymi, prymitywnymi ramami produkcji i społeczeństwa. W kapitalizmie wyzysk chłopów tylko swą formą różni się od wyzysku przemysłowego proletariatu. Wyzyskiwacz jest ten sam, kapitał. Poszczególni kapitaliści wyzyskują poszczególnych chłopów za pomocą hipoteki i lichwy. Klasa kapitalistów wyzyskuje klasę chłopską za pomocą podatków państwowych. Parcela chłopska jest już tylko pretekstem, który pozwala kapitaliście ciągnąć z roli zysk, procent i rentę, a samemu rolnikowi pozostawiać troskę o to, jak wydobyć z niej płacę roboczą dla siebie. Zwykle chłop oddaje społeczeństwu kapitalistycznemu, klasie kapitalistów, nawet część płacy roboczej, staczając się do poziomu dzierżawcy irlandzkiego, i to wszystko pod pozorem, że jest prywatnym właścicielem. Na czym polega jedna z przyczyn tego, że w krajach o przeważającej drobnej własności chłopskiej Cena zboża jest niższa niż w krajach kapitalistycznego sposobu produkcji. Na tym, że chłop oddaje darmo społeczeństwu tu jest, klei się kapitalistów część produktu dodatkowego. Tak niska cena z boga i innych produktów rolnych jest zatem następstwem ubóstwa wytwórców, a bynajmniej nieprodukcyjności ich pracy. Drobna własność rolna, normalna forma drobnej produkcji, ulega degradacji, zagładzie, ginie w kapitalizmie. Drobna własność rolna z natury swej wyklucza. Rozwój społecznych sił wytwórczych pracy, społeczne formy pracy, społeczną koncentrację kapitałów, hodowlę bydła na wielką skalę, postęp wynikający ze stosowania nauki, lichwa i system podatkowy muszą doprowadzić wszędzie tę własność do ubóstwa. Wykładanie kapitału na kupno ziemi pozbawia tego kapitału gospodarkę. Nie mające końca rozdrabnianie środków produkcji i odosobnienie samych producentów. Spółdzielnie, zrzeszenia drobnych chłopów, Odgrywając nadzwyczaj postępową rolę burżuazyjną, osłabiają tylko tę tendencję, lecz nie niszczą jej. Nie należy także zapominać, że te spółdzielnie dają dużo zamożnym chłopom i bardzo mało, prawie nic, ma się biedoty, a z czasem zrzeszenia same stają się wyzyskiwaczami pracy najemnej. Potworne trwonienie sił ludzkich, wzmagające się pogarszanie warunków produkcji i wzrost wydatków na środki produkcji oto prawo rządzące nieuchronnie drobną własnością parcelową. Podobnie jak w przemyśle. Tak i w rolnictwie kapitalizm dokonuje przeobrażeń procesu produkcji jedynie za cenę martyrologii wytwórców. Rozproszenie robotników wiejskich na wielkich przestrzeniach łamie zarazem ich siłę oporu, skupienie zaś robotników miejskich wzmagają. W nowoczesnym rolnictwie, podobnie jak w przemyśle miejskim, wzrost produkcyjnej siły pracy i większe jej upłynnienie okupuje się wyniszczeniem i ruiną samej siły roboczej, a każdy postęp kapitalistycznego rolnictwa jest nie tylko postępem w sztuce grabienia robotnika, lecz również w sztuce grabienia ziemi. Produkcja kapitalistyczna rozwija więc technikę i kombinację społecznego procesu produkcji, tylko w ten sposób, że wyniszcza zarazem same źródła wszelkiego bogactwa ziemię i robotnika.